No jedz tą zupę. This is Sparta! Jesteśmy właśnie w miejscu, w którym według polskich naukowców rośnie najniezwyklejsza trzcina na świecie. Proszę nie dać się zwieść. Wygląda jak zwykła trzcina, ale ma ona niezwykłe właściwości. Naukowcy nie ujawnili jeszcze jakie. Mariusz Max Kolonko. Pole w Dobrej. Zachodniopomorskie. W tym miejscu właśnie posadzono ziemniaki. Pracowały przy tym 254 osoby, w tym jedno dziecko. To skandal na skalę wsi. Nikt się tym nie zajął. My też nie. Ponieważ my musimy obserwować postępy w rozwoju ziemniaka. Chodźmy. To chyba tutaj. Tak, to tu. Postęp z rozwoju ziemniaka będziemy relacjonować na żywo przez 24 godziny. Mariusz Max Kolonko, Pole w Dobrej, Zachodniopomorskie. Jesteśmy właśnie na placu budowy, gdzie powstaje nowy sklep monopolowy, otwarty przez 24 godziny na dobę, co z pewnością ucieszy mieszkańców Dobrej. Otwarcie już za pół roku. Mariusz Max Kolonko, Centrum Dobrej, Zachodniopomorskie. Jesteśmy w miejscu, gdzie swą stopę postawił Dobrozaurus. Jeden z niewielu gatunków żyjących w Polsce. Sprawę tą badają już archeolodzy. Ślad ma kształt trójpalczastej stopy. Mariusz Max Kolonko, Pole w Dobrej, Zachodniopomorskie. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie trwają przygotowania do rajdu Dakar, który wyjątkowo odbywać się będzie w Polsce. Jak widzimy, praca w re. Na rajdzie pojawią się takie osobistości jak Robert Kubica, Krzysztof Hołowczyc, Krzysztof Iwicz czy Mariusz Budzianowski. Mariusz Max Kolonko, Pole w Dobrej, Zachodniopomorskie. Jesteśmy w Gruzji, towarzysze rosyjskiej armii, która idzie na spotkanie z gruzińską bojówką. Ze mną jest kapitan Wasili Zajcew. Panie kapitanie, jak się pan czuje? Zabijemy ich wszystkich. Dziękuję. A pan ile lat pan służy w armii? 30. Dziękuję. A pan co pan tu robi? Ja to tylko sprzątam. Też dziękuję. No, jak widzimy, jest super. Listen. Jak widzimy, walka jest bardzo zacięta. O jej postępach będziemy informować państwa na bieżąco. Mariusz Max Kolonko, Gruzja. Co się poruszyło? Mariusz Max Kolonko, Pole w Dobrej. Wstawaj tam! Tu kurwa znowu zmieniłeś miejsce. Zdaj zbliżenie na mordę! I wtedy będzie nie widać. To będzie dobre. Będą dwa... Słuchaj. Co? Co? Ja nagram,
zrobisz 3 sekundy jakby pauzy i po tym Mariusz Max Kolonko. Tak? Jak? Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie trwają przygotowania do rajdu Dakar, który wyjątkowo odbywać się będzie w Polsce. Jak widzimy, praca w REM. Na rajdzie pojawią się takie osobistości jak Robert Kubica, Krzysztof Hołowczyc, Krzysztof Ibicz czy Mariusz Budzianowski, Mariusz Max Kolonko. Dwa pole dobre. Nie, no nie, dlaczego tu musiałeś spierdolić? Nie ruszaj się, kurwa, to byś mógł jeszcze stanąć. I teraz... Towarzyszę właśnie grupie rosyjskich żołnierzy zmierzających na starcie z rosyjską bojówką. Ze mną jest pan kapitan Wasilij Zajcew. Panie kapitanie, jak się pan dzisiaj czuje? Pójdziemy tam, wybijem ich i nabijem się. Dziękuję bardzo, to był bardzo trafny komentarz. Pan szeregowiec... Kuba. Pan szeregowiec Kuba, jak długo służy pan w armii? Raz, dwa, 30 lat. Tak, da. I jest pan dalej szeregowcem? Da. Aha, dziękuję. A pan co tu robi? Ja to tylko sprzątam. Ludzi, bałagan. A wszystko, co napotkamy, sprzątam sobie. Aha, bardzo mi się radzić chce. A dwa, że prostata alarmuje. Trzy, że weź się kurna przysuń w moją lewą. O tak, masz? Przybliżenie? Nie, jeszcze. Jeszcze bliższe? O, teraz tak. O takie? Tak. Nie. Okej, okay, trzy. Nie. Mniejsze. Mniejsze. Dobra. Jakie jest? Takie... Takie od pasa. O, no właśnie, bo ja mam to, no. Ja pierdolę. Znowu. W tym miejscu posadzono właśnie ziemniaki. Pracowały przy tym 254 osoby, w tym jedno dziecko. Muchy łażą po kamerze. Kurwa. Jesteśmy właśnie na placu budowy, gdzie powstaje nowy sklep monopolowy. Jaki piękny game strzeliłem. A teraz opowiem dowcip. Wiecie, dlaczego Karolinka nie płakała jak spadła z roweru? Bo kierownica przebiła jej płuco.